Witam, z tej strony Logopeda i witam w kolejnym odcinku Zadada. Dzisiaj będzie Kindred, ostatnio był Kaziu. I zagram na koncie pana Raymana, czyli koncie w Brenzie 5, z tego powodu, że nie chcę Kindred kupować, bo zbieram na Kamilę, żeby ją sobie kupić. Powód główny jest taki, że nie podoba mi się ta postać, jest ponefiona strasznie to raz, a dwa, ona nie jest dobra moim zdaniem na solo queue, do gier drużynowych może tak. I do pomocy, kurwa, bota. Co oni chcą zrobić? Oni chcą grać agresywnie na tym bocie? No można grać razem, ale to by mi pomogli. Dobra. Powinno się kuchy maksować, nie? Przynajmniej teraz gram w dżungli. To jest moja druga gra, więc można to już nazwać poradnikiem. Bez kapy. Leczmy Soraka. Aha, ona wzięła sobie te strzałki. To spoko, smajtuję tą HP. W sumie smajt zawsze tak samo. Wściekłość wilka teraz. Wilku na kurwie, proszę. Halo, czemu mi to tak bije? Czemu ja nic nie biję? Halo. No co ty robisz, Kindred? No każe ci iść tam. O Jezu, ja tą godzinę robić. Już mi się nie podoba ta dżungla. Ale spoko, poradnik będzie. Aha. Coś tam poszło nie tak chyba. Nie, no nie jest źle, przesadzam trochę. Ale nie jest to moja postać na pewno. Shivlejcie jest okej, mocne, ale dalej to Erka jest taka. Oj. Soraki złapane. Przejdziemy do mojej dżungli. Co oni mają? Oni mają Irelię ze Smite'em i Ignite'em. O kurwa, to ja potę odpalam. O, wygrywają na tym bocie. Tam gdzie jest owieczka, to przyjdzie też wilk, tak nam powiedziała Kindred. Więc nie ma co się dziwić. Aha, to oni takie loła mieli na tym bocie. Gryź wilku, gryź. Nie no, w sumie sporo robię ten wilk, ale chyba kusie maksuje dalej, nie? Jak ktoś gra Kindred, to może napisać, bo jestem w sumie ciekawy. Bo mój poradnik jest trochę przestarzały. Dobra, mamy E teraz, to jest gryzienie wilczka, wysyłamy go. I teraz wybucha koleś, nie? Dokładnie. Staliśmy staka jednego. Nie wiem, gdzie jest ta Irelia. Kradzież dżungli. O, Irelka nam idzie, okej, to też idę. No halo, pomoc. Ja muszę flashować. Mógł mi spróbować pomóc. No teraz tam nie jedź już. Już tam nie jedź, Ziemek, uciekaj. No Ignite'a spaliła, dobra, i dwa flesze poszły, więc może być. Tylko ja się znowu prawie wydupczyłem na tym, bo to jest tankowna postać, kapa. W sumie Irelka, no. Nie ma się co dziwić. Nie umarłem, to ja się już cieszę, jestem dumny z siebie. Tylko że widzę, że to będzie mieć ciężko. Oj, 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 no udyrku, musisz uważać. Gdzie mam teraz staka? Na wilkach u niej. Okej. 1,5% mam zwiększone. Znaczy, 1%, 1,4. 5 damage'a. No to ty kusie raczej jak swoje na tym się stakuje, tę procentówkę, nie? Będziemy atak speedu potrzebować, więc pójdziemy sobie w ten żółty upgrade. A ja strzelę. No i zabijemy tego Dariusza, no już się go sfidował. Ej no koledzy, proszę, nie fidujcie tak. No jak ja mam pomóc, jak tam pod wieżę gdzieś was Blitzcrank kukuje i umieracie. Nie będę już też nóżką trząsł, bo ostatnio pisaliście, że nie mogę nóżką trząść, to już nie będę. Nie mam wizji tam na tym staku, a poszedłbym po niego. Gryź, skurwysynów.
Jeśli ona dostaje reseta, jak skacze w tym swoim okręgu, nie? Ora, to idę. Możemy coś zrobić, jako to Manessa i odnowię. Idę, idę, idę. A to już musicie wchodzić w nich. Zajebiście, ziomek, że się szybaj na nim wywaliłeś. Boże, po co ten Ezreal podchodził? Ludzie, no już nie musicie, no nie miał gdzie uciec Neverse. To najgorsze, co się mogło stać, to mu dać tego killa. Jeszcze Soraka widzę, CS jest fajny. What the fuck. Mogłem Velusa w sumie naznaczyć, nie? Gdybym stacka dostał. Spróbujmy Velkoza teraz. No chyba pierwszy raz gra ziomaczek na tego. Dobra, cofamy. Już jest teraz lepiej, tylko że problem właśnie będzie Dariusz na topie, który pierwszą wieżę zdobywa. On ma chyba full AD runy, tak bez kapy. Zrobimy tak, tak. I zapgradujemy tego pota, bo nam się strasznie mana kończy. Dobra. Smoka możemy zrobić. A te staki znikają? Jak one działają? Enemy jungle monsters. Okej, okay, ale to czy ona ich jeszcze nie zrobiła? Czy mi się wydaje tylko, że to jest takie głupie? Ojoj, oj, no nie zabiję go, ale... Aha, on w to w las jeszcze. Dobra, dobra, dobra. Znowu zrobił to samo. No co ta moja drużyna robi? Co ta moja drużyna robi? To jest po prostu... straszne. Ja nie zabiłem tego. Ona nie zrobiła tego. Zajebiście. Czy stacki już mam? Ile jest chyba? 8 i potem tylko Baron daje, nie? Tak to chyba wygląda. Ale nie wiem, czy my go zabijemy. Możemy spróbować, ale ja tego nie widzę. Mam R-kę moją. No idź już, Frozen Nuke 1996. On ma wyjebane, wiesz, ziomek, on się nie chowa w krzakach. 3-10. Patrzcie na kurwie, ziomek. O! Zajebio to. Wyszło lepiej niż mi się sądziłem, a nie miałem nawet smajta czerwonego. Ej, no słaby jest ten Darius, co on zrobił w ogóle? Nie rzucił ku. Ty, no ale teraz czy na bota? Może Irelia jest AFK, jest taka szansa, bo jest tu w mojej dżungli. Gryź go! Dobrze, panie wilku. O Jezu, teraz mam od niego wilki naznaczone. O, ale oni wpierdzisz na tym bocie dostają. Bez przesady, żeby tak starakom umierać. Halo, przyjaciele. Irelia jest chyba AFK. A nie, zrobili smoka, to nie jest AFK, dobra. Dobra, wracamy, bo mamy na upgrade, na razor tego. I teraz bym sobie Irelię zaznaczył. Albo na bota mógł iść, no to mógłbym Varusa. No zrobię wszystko, co mogę w tej grze, ziomeczki, nie? Ale wiecie, że nie zawsze wszystko, co robicie, to nie, to że działa. Bardziej, że ten znowu się wywalił. I myślę, że teraz coś gra na takiej dżungli. Coś taki jak ja i próbuję coś wygrać. No i da rady, no. Wszystkie linie mu przegrały. To nie jest jego winy, bo przegrali bez jungla. Ta Irelia ma 0-0-0 i ona gierkę wygra, no. No idę na tego bota, tylko co ta Soraka robi? O Jezu, ale oni są kombują, jakieś straszne combo robią. No to mogę przyjść, tylko ja nie wiem, czy ja dam radę. Dobra, idź, Jola. Mam R-kę. O Jezus, oni sobie ogarnięci są. A mają dwa flesze jeszcze.
Normalna akcja, że jeszcze mają dwa flesze, kurwa. Heal maybe, zrób coś. Ale go naszildował. Nie, to jest GG, no. Fajna ADZ. W sumie dobra. Też tą postacią tyle gram, że na pewno to wykaruje kapa. Myślałem, że go przed Erką zabije, wiecie, no ale... On ma też Warlorda pewnie, tak. Nie, on ma Thunderlorda, okej. Okay. No jako ma 8 poziom. Sraka nie żyje właśnie. Irelia ma pierwszego killa właśnie, chociaż... Nie, no ma. To jest smutne. 4 dostaniecie takie bagiety w teamie i zabawa jest. Bronz 5, panie i panowie. A on nikt nie wiem, bo dobrze teraz zagrał. Ten Blitzcrank fuj dobrze tego shielda i powrzucał temu Warsowi. Ten coś tam znowu komentuje, ten Ziggs. Co drugie? Co da im więcej damage'a? To chyba. O, zabawa widzę znowu. No i co zrobię, jaką majerkę? Nie. Dobra, umarł. Ale to był flash dobry? Dobra, ucieczka, ucieczka, ucieczka. Może jakoś spróbujemy wrócić, no. Ale będzie ciężko. Mnie znikuje po prostu. Blitzcrank mi rzuci Jarkę, ja się obsram. Tam coś mi... O, Mirelia mi tam migła. No dobrze mi się wydawało, że ta Mirelia mi migła, kurwa. Oczywiście, że tutaj jest. Oczywiście, że tutaj jest pani Irelia. No jakby inaczej. Dobra. No co ja mam złożyć? Hurricane'a pierwszego? Co oni tu proponują? Hurricane'a, tak jakby się wydawało. Tylko to jest dobre na pierwszy item. Bot byłby chyba lepszy troszkę. Złożę tak mi każą. 4, 2, 1. No dwa kile beze mnie zrobili. Znowu wyjebka na bocie. Sraka bez butów. Jezus, zastrzaje pucha HP bierze od Warusa. O Jezus. Unlucky gierka, to jest taka naprawdę typowa unlucky gierka. Ale to są po prostu przykłady gier takich przegranych. Nie zrobię nic sam na tym bocie. Reda sobie wezmę, bo się raz przyda. Hungry we follow. Idę na kurczaki zrobić tego stacka. Ten Ziggs sobie radzi? No, ten Warkus też sobie radzi, no. Już tu geometria jakaś. No. My się cały czas napierdalają na tym bocie. Albo ten ginie, albo ten. No ma full HP ten Darysz. Ja go nie zabiję, nie ma bata, żebym go zabił. Jako ma full HP. Tragedia jakaś gra, ej. Naprawdę, bronz 5 i ja się czuję, że tylko u mnie jestem bronz 5. On tutaj idzie, czy mi się wydaje? No idzie tutaj. No ale smajcie, może go zabiję, tak to będę lipa raczej. Gryź chuje. O, tepek jakiś ofensywny. Tego baituję w takim razie. Lag, wytyfy. Welko są może teraz. Nie no, mam dipsy, mam 6 stacków i biję już sporo. No muszę uciec, zawierzę swoją. Nie musiałem tej Jerki odpaść. A tu Varus fajny widzę idzie. A, i Irelia tu jeszcze jest. Dobra, to mój fajny map awareness. No chciałem do tego Varusa, no. No, bot jest zajebisty, Soraka Farmy. Bot se synął. Ziggs jeszcze ma chyba nadzieję, niestety. Się zdziwić, chłopaczek. Dalej atak speed chyba, nie? Bo to może jakiś infinity, czy jedynie.
Nie ma sensu iść tanka, bo wszystko i tak mnie zabije. Potem mamy tą merkę tutaj. Ile ma już udyr? 0,82. No, dobrze pójdzie. Ja nie potrafię grać tą postacią, a coś robię. To jest niemożliwe. Surat 20. Nie ma surat 20, jest walka. A, 5-0 ta ilka, okej. Mnie coś musiało ominąć w takim razie. Bronimy tego. Halo, ucieczka. Dobrze, Zigzer, coś wytankowałeś albo cokolwiek zrobiłeś. Powiedziałem, że erki nie mam troszkę. No i też mamy fajny damage bardzo. No to ci nie piekło, ziomek. Ja no to jest comeback. Dobrze! W locie ją trafiłem. Mogę zaznaczać. A, już nie mogę zaznaczać. To co teraz? Teraz tylko Baron i Smoki, tak? A nie, mogę zaznaczać. No to chodźmy... Varusa. Warda kupimy, bo jesteśmy dobrymi teammate'ami. W wieżach wygrywamy oczywiście. To jest normalna sprawa. I ona ma naprawdę dipsy, jak ona tych staków pozbiera taki nie, to ja się z tego śmiałem, ale ona bije. Ktoś by tu musiał przyjść, to ich może znikujemy. Tylko on jest sfidowany ten Varus, on ma większe dipsy ode mnie. No właśnie, udyr. O! Nie, ona ma spore dipsy. Spróbuję zrobić wszystko, co mogę, żeby pokazać, że można wykarować niewykarowalną gierkę, ale... słabo to widzę, wiecie? Bo i mają dużo CC strasznie na mnie. Może się zdarzyć tak, że oni się za mnie zbiorą i po prostu zabiją. A ja już nie będę mieć... więcej staków już chyba też nie będę mieć. W ogóle dżungli nie robię już od paru minut. Muszę pomagać mojej drużynie. Czyżby tam Dariusz sobie wjeżdżał w 30? Sam? Tak mi się wydaje, że wjeżdża w nich wszystkich? A... czemu on nie erkuje? Czemu ten Nez go nie bije? Ja pierniczy. To nie jest zabawne, ej. No wytyfy, no po co to erkę wykastowujesz w miejscu? Kurwa! Zgridowałem skok, trzeba było erkę od razu klikać. Aaaa. On też ma Morello, ten kurwa Velkos, też będzie bić chore dipsy. Ej, ja napierdalam, to jest bez kapy, z tymi stakami, ja na dupczę. Jakby to uratować, no nie chcę właśnie, bo dalej wszyscy na tak speed, to jest OP. Lament, no to by to pasowało do mnie, lament, do tej gry całej by pasowało, to słowo lament. Czemu oni tak, że Black Cleavera kurwa składać? Znaczy rozumiem, że to nie jest złe, ale no. Ja bym poszedł Infinity, jeśli mam być szczery, jolo. I trochę attack speedu jeszcze zrobić. No, tak bym zrobił, to bym sprzedał. I kupiłbym sobie tylko tego jeszcze. No ja się tego nie wygram damage'em. No patrzcie, co on robi, ten ma full HP, ten BT złoży, tak? BT. Umarłbym. Dobra, mam więcej attack speedu. Umarłbym, gdy mnie rzucił erki, bo kum ładował. By mi z metra na trzech stakach kus sprzedał, to bym umarł. To tutaj jest w dżungli mojej teraz? Powiedzcie mi, bo jestem bardzo ciekawy. Damy sobie irelkę. Tylko znowu nie mam erki, to jestem tak po prostu... zabicia i to bardzo łatwo do zabicia. O, siedzą tam. O, tutaj jest Blitzcrank. Ej, no ja go powinien bardziej napierdać bez kapy. A, shieldy jakieś. Dobra, ucieczka już. Ucieczka! Nie umrzyj, Eziu.
Tutaj znowu widzę, że Dariusz fajną zabawę ma. Tylko nie podchodźcie do niego, żeby go nie uleczyć znowu. A ja nikogo nie zabiłem z tych, co zaznaczyłem znowu. Fajnie, fajnie. Tej Rel nigdzie nie ma, no. Ultuj, ultuj. Co? Nie, to aż było kurwa dziwne. No fajnie, że jest mi pomógł. Fajny ręcz, muszę przyznać. Nie, ja nie grałem Velkoza. No co on robi? No się zabił właśnie. No to asysty nie ma. Nie, ja zawsze za blisko podeszłem, ale myślałem, że to zżukuje po prostu. Ten znowu tą historię mówi o tym ślepym ziomku jakimś. Macie taki bonus, że jak się wyjebiecie, to możecie posłuchać historii o człowieku, który się przeciął w pół, bo fajna historia. Dobra, ja biorę Varusa, będę się na nim stakować. Jep, ej, comeback, comeback. A przegrywaliśmy przynajmniej z 10 kołek, nie więcej. No z tego na balonie widzę, mi pokazuje, że mam staka, resztę mogę brać z tych, chyba z ludzi. 5 sekund for ulti. Mam Velkoza oglądać, bo Varusa tu nie będzie teraz. Kto u mnie ma szansę po mnie na wykarowanie? Ten Ziggs chyba największą ma nadzieję. Chociaż teraz to niefajnie zrobił. No, witam, witam. Dobra, stoicie na nim, żeby się nie wyleczył. Kurwa, no zabijcie go! Ja pierdolę! Soraka jest tak bezużyteczna, też ani silence'a nie rzuci, ja nie wiem, leczyła mnie w ogóle? Mi się tylko wydawało, że tylko mi HP spadał od tego Dariusza. Nie chciałem RQ rzucać, bo bym go uratował też. Ajajajajaj. No nie mogę, no się tak wydupy, to ja tyle tracę czasu po prostu. O, fajna, użyteczna postać, kapa. Zabij go tym. O lol, Varus jej uratował życie właśnie. A, chyba by jej nie trafiła, jakby szła dalej, wiecie? Tak mi się wydaje. Więc niepotrzebny powrót z jej strony. Hmm. On teraz bym Lament złożył, czyli Last Whisperem teraz próbował złożyć. Albo Statika w sumie, nie wiem. Nie no, Last Whispera chyba. Albo Hurricane'a, Hurricane też będzie ciekawy. Muszę pomyśleć. To jest na pewno do wygrania, w jakiś magiczny sposób to jest do wygrania. Tylko moja drużyna by musiała zacząć coś robić, a to nie jest takie łatwe. O kurwa, ten jest skoczył, czy mi się wydaje tylko? Powiedzcie, że mi się tylko wydaje, że ten jest skoczył tam za mną. Kurwa, na koniec sfidowany, nic nie zrobię. Ja pierniczę. Kryt mi też nie wsiadł, wiecie? Kryt mi nie wsiadł. O, moja drużyna jak zawsze nie zawodzi, widzę. A, zabili, Blitzcranka zabili. Jep. Nie, jakbym go zabił, to byłoby jeszcze byłaby szansa. No nie wiem, co ty z nich chcesz mu zrobić. No ma BT, ma lifesteal, ja nie mam lifesteal, mam tylko mojego Bloodlust'a. Ej, tragedia ta gra. Bez najmniejszej kapy, tragedia. To bym sprzedał, mi było stać na coś, ale tak mi na nic nie stać. To jest po prostu tragedia. Och mi, ci. Jakieś piszą jeszcze jakieś pierdoły. No halo. No ten jest, nie gra źle ten Varus, więc wiecie. On zginie czy nie? Halo, mam jakieś kryty, mam podobno legenda głosi, nie? Halo, red buff. Halo. No nie poleciało za nim, no dostanę raka zaraz po prostu. No wytankuj mi przynajmniej chwilę, no zrób coś, przynajmniej tyle. O nie. Hurricane tak działa? Serio? O, fajny team to jest. Nice ulti, nice ulti. Soraka kurwa. Jest tak bezużyteczna po prostu, że to szkoda gadać. Sam zjebałem, no ale co ja parę razy, jak oni są silniejsi ode mnie. Nie skrytowałem znowu. Nie mam 1000%, to nie mogę krytować co chwilę. No zabiję mi tego. Varus zaraz z bazy wróci ich potyra. Patrzcie, zaraz Varus przyjdzie. Ale jestem strasznie striggerowany już na tą grę. 200 mi jeszcze brakuje.
No już tych staków nie zdobywam, to już nie jest tak kolorowo. Co teraz mam naznaczyć? Irelkę spróbujmy. Kolejne żarcie dla wilka. No, spróbujemy, ale oni nam już tu wieżę rozwalili. Jak dojdzie do super late'a, to w końcu moja drużyna chyba zacznie coś robić, bo to będą mieć itemy. Tylko na razie ta Soraka co odpiernicza, nie? Ja, oni mają 3? 3,24 na bocie. Dobra, mają dużo asyst, no ale to nie jest ciężko zrobić tyle asyst, jak się gra. Soraką jest Ralem, który rzuci w wuj, są asysty. Chodź się bić, no, ucieczka jest od razu. Zabijcie go, po prostu go bijcie. Chyba mogę tego Darusza naznaczać, bo on by mi może staki by mi dawał. Dobra, mamy teraz, mamy już 80% przynajmniej tyle. To już powinien krytować często. Ale Varus i tak będzie częściej krytować z tym swoim 50%. Wejdź w niego, tylko go zestunuj, no proszę, tylko go zestunuj. Dobra. Jak mi ktoś da na NCC, to jest tak po nim. Może Barona byśmy teraz spróbowali zrobić. Już tu jakieś strzelają. Wkurwiony jest Varus. Nie no, sam będę go próbować robić? Nie, sam nie zrobię raczej, nie mam tyle lifestyle. Ocean man. Myśmy mogli zrobić, tylko nasza wizja od Soraki jest za dobra po prostu. No weź tam do tego krzaka, na pewno się nic nie stanie. Dobry fleszek. Halo, go Baron. O nie, no co ona robi? Po co ona się z nim bije? Ale ja mam dipsy, chore, nie? Aha. No prawie ci to wyszło. O nie! Kurwa, sam w to wlazłem teraz. Nie no, ten Varus jest dobry, to nie jest Bronz 5 na pewno. Varus F. Please report Irelia. Po chuj jesteście reportować, jak macie easy gierkę. Disguise is on his... No ma okres, ziomek. O, ma niezłą. Ile ma cooldown? Ma tego Essence Rivera to. Varus jest w ogóle dobry teraz. Chciałbym go sprawdzić też na Edikery. Nie wiem co złożyć bez kapy. BT chyba będzie najlepiej teraz złożyć. Żeby się leczyć, nie? No nie mam pomysłu, no mogę dalej ten atak speed walić, ale no nie wiem czy jest sens, że tak powiem. On mu nic nie robi, on ma 50 resisty w ziomek z X. Czemu on mu nic nie robi? No nie, no właśnie się wyjebałeś. Przedwczesny flash, o! No nie rób tego, po co? Po co takie wbitki pojedyncze? A ten przyszedł jak ten umarł. No nie, jakie zgranie drużynowe. Zabiję go? Nie, gdzieś tam te ulti wywalił. Oni będą Barona robić teraz. Dawać mi staki gnoje. O Jezus, ale ich złapali. Lowy mają, no ale to mi nic nie da. Bo nie mam teraz co przytankować, bo Udyr to jest moja jedyna osoba, która mi może przytankować. Ma już ulti już ten Varus. Nie mogę tak wchodzić. A muszę też być na przodzie, żeby robić presję, nie? Ale na przodzie. Czy na przodzie? Nie wiem, w sumie na przodku. O! O. O, mogłem w tym zostać, jestem głupi, no ale jak on bije? Nie, dobra. No tak miał to jakoś wygrać, to i tak by nie dali rady. Dobra, nie przyjdź. W sumie rozjebali wszystkie linie, no. Solo rozjebali wszystkie linie. Pomyślcie, że teraz ktoś by inny grał, to ta gra by się skończyła w 10 minut, gdyby mnie nie było. No, no nie chcę to być jakiś niemiły dla mojej drużyny, ale... No nie poszło mi, zrobili 9 fragów beze mnie. Nie wiem, jak w sumie zrobili te 9 killi beze mnie. O, i to zaś się wyjebałem, to musi tam historię mówić jakąś.
Panie Soraka, że obronisz coś, albo próbujesz, bo nie, nie damy rady, Varus jest za bardzo sfidowany. Bot zrobił, 28 razy się bot wyjebał. Jakiś rekord moim zdaniem, taki bez kapy rekord. No to są takie gry, że nie da się tego wygrać, naprawdę. Nawet jakby tu Faker był na tej Kindred, no by też tego nie wygrał, bez kapy. Starałem się klikać jak mogłem, no ale... No nie da się, nie da się. Dobra, to był Kindred ADZ i tak zagrałem lepiej, niż mi się wydawało, że będę grać. I zapraszam na kolejny odcinek, trzymajcie się, cześć.